Żyjemy w niezwykłych czasach. Dzięki firmie OpenAI jest możliwa rozmowa ze sztuczną inteligencją. Każdy z Państwa może to zaraz zrobić w swoim domu, na swoim komputerze. Czyli tak, pokażę Państwu w ogóle, jak to zrobić. Potem postaram się wytłumaczyć, przynajmniej ogólnie, jak to działa. I w końcu ostatnia rzecz, czy to w ogóle ma sens i czy warto się tym przejmować. Serdecznie zapraszam na przygodę z czatem GPT. Tak jak Państwo widzicie, to jest główna strona czatu GPT. Tak domena, tak jak tutaj widać u góry i oczywiście link jest w opisie do filmu. Jak Państwo tutaj klikniecie na Try Chat GPT, no to spokojnie po zarejestrowaniu się można korzystać z tej usługi i wtedy to okno startowe wygląda tak, jak Państwo tu widzicie i ja może od razu przejdę do jakiejś konwersacji. Dzień dobry. Jak Twoje zdrowie? Nie jestem osobą, jestem programem komputerowym. Nie mam ciała ani zdrowia. Jestem po prostu za pomocą sztucznej inteligencji, która jest w stanie odpowiadać na pytania i rozmawiać z ludźmi. Jakie masz pytania? Z przyjemnością odpowiem. No dobrze, to w takim razie jakaś zagadka. Który, taka klasyczna ze testów na inteligencję, który wyraz nie pasuje do pozostałych. Ja wpiszę jakieś pojazdy, auto, rower i może jeszcze autobus, ale tu wpiszę owoc, gruszka i autobus i zobaczymy, czy sobie z takim zadaniem poradzi. I tu jeszcze tylko poprawię, który wyraz nie pasuje do pozostałych. Gruszka, auta, rower i autobusy są pojazdami, natomiast gruszka jest... Aha, gruszka, auto, rower i autobusy są pojazdami, natomiast gruszka jest owocem. No super, no to może coś ambitniejszego, może taki ciąg liczbowy, 0, 1 i potem liczymy kolejne sumy, czyli 0 plus 1 jest 1, 1 plus 1 jest 2, 1 plus 2 jest 3, 2 plus 3 jest 5, to jaki będzie następna cyfra w tym ciągu? Zobaczymy. W tym ciągu liczb każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Pierwsza i druga liczba w ciągu 0,1, a następnie, wow. No dobrze, a jaka jest odpowiedź zatem? Aha, tutaj na końcu napisał i 8, 3 plus 5. No genialnie. No super, to może damy mu jakieś bardziej ambitne zadania. Zatem czas na jakieś ambitniejsze zadanie przed czatem GPT. Jako pomoc naukową posłużę się Hobbitem, Tolkiena. W Hobbicie jest taka słynna scena takiej gry, pojedynku na zagadki między Gollumem a Bilbem, więc może dwie zagadki z tej książki i zobaczymy, jak sobie poradzi nasz system. Pierwsza to jest zagadka de facto, którą Gollum dał Bilbowi. Nie ma skrzydeł, a trzepotce. Nie ma ust, a ma mrocze. Nie ma nóg, a pląsa. Nie ma zębów, a kąsa. Jaka jest odpowiedź GPT? To zagadka o motylu. Motyle nie posiadają skrzydeł, ale trzepoczą nimi, aby się przemieszczać. Moment, moment. Motyle posiadają przecież skrzydła, to ja tutaj wpisałem, ale motyl ma skrzydła.
Co na to odpowiada GPT? Motyle posiadają skrzydła, ale nie są one widoczne na pierwszy rzut oka, ponieważ są zwinięte i ukryte pod zewnętrzną częścią skrzydeł. Powiem szczerze, to jest taka klasyczna rozmowa z inteligentną osobą, którą łamiemy na jakiejś niepoprawności w kontekście myślenia i próbuje się bronić, prawda? Bo to nie jest zły pomysł sobie z tą odpowiedzią. Natomiast tak mówię, słuchaj, ale motyl ma skrzydła, ale one są niewidoczne. No to powiem szczerze, robi to wrażenie. Tak na marginesie, ten motyl to nie jest odpowiedź taka, jak pada w Hobicie Tolkiena. Spójrzmy jeszcze na nas inną zagadkę. Nie można tego zobaczyć ani dotknąć palcami. Nie można wyczuć węchem ani usłyszeć uszami. Jest pod górami, jest nad gwiazdami, pustej jaskini nie omija. Po nas zostanie, było przed nami, życie gasi, a śmiech zabija. No, nie banalna zagadka, co odpowiada nasz system. To jest zagadka o czasie. Czas jest pojęciem abstrakcyjnym i nie można go zobaczyć ani dotknąć palcami. Nie można go wyczuć węchem ani usłyszeć uszami. No, powiem szczerze, całkiem wyrafinowana odpowiedź. Tu jest jeszcze tak, przedostatnie zdanie. Czas jest wszechobecny i nieodwracalny, gasi życie i zabija radość. To wzbudziło moje zainteresowanie, że czas zabija radość. De facto w treści zagadki jest, że to coś śmiech zabija. Więc ja się pytam, czas zabija śmiech? Jaka jest odpowiedź systemu? W zagadce powiedziano, że czas zabija śmiech. No, nie do końca, ale uwaga, to jest metafora, która oznacza, że czas jest wszechobecny i nieodwracalny, a więc wszystko, co przeżywamy, ulega zmianie i ostatecznie przemija. No tak, nawet jak się myli albo jest taki nieprecyzyjny, to potrafi w sposób no, taki dość wysublimowany wybrnąć. Proszę zwrócić uwagę, to wygląda na rozmowę no, z inteligentną osobą, co by nie mówić. Natomiast w obu tych przypadkach GPT sobie nie poradził. Może powiem tak, inne są odpowiedzi w oryginale. Zresztą bardzo polecam, koniecznie przeczytać. Nawet jak nie dla siebie, to swoim dzieciom, po prostu do snu. Absolutnie genialna książka. Zobaczyć, jakie są odpowiedzi w tej książce. I może warto też zwrócić uwagę na to, że te zagadki nie mają jednej odpowiedzi. Więc ten kierunek, w jaki idzie GPT, jest dobry. No może z tym modelem to nie było dobra odpowiedź, ale z tym czasem to już można spokojnie dyskutować. Jak zatem czat GPT został zbudowany? Firma OpenAI opracowała system przetwarzania języka naturalnego, taki model, który się nazywa GPT od Generative Pre-train Transformer. I w wersji trzeciej doskonałość tego systemu doszła już do takiego poziomu, że mógł ten system spokojnie prowadzić konwersację. Czyli powstała możliwość zbudowania takiego systemu czatu, gdzie się prowadzi rozmowę. Jak ten system w ogóle został zbudowany? On jest zbudowany o sieci neuronowe, wielowarstwowe sieci neuronowe, z wykorzystaniem tak zwanych technik głębokiego uczenia się. Te sieci, złożoność tych sieci jest liczona w parametrach, więc tutaj mamy ponad 170 bilionów parametrów, które charakteryzują strukturę takiej sieci neuronowej. Żeby tą sieć neuronową nauczyć na podstawie różnego rodzaju tekstów, zaraz powiem dokładnie jakich, no bo mówimy tutaj o przetwarzaniu języka naturalnego,
No to wykorzystano tutaj bardzo rozbudowane systemy komputerowe z wykorzystaniem kart graficznych, żeby taką sieć przygotować do normalnego funkcjonowania. Według danych, jakie są publicznie dostępnych, w trakcie budowy tej sieci neuronowej, tego modelu przetwarzania języka naturalnego, zużyto prawie 950 MW energii elektrycznej i szacuje się, że koszty samej tej infrastruktury, no tego czasu pracy procesorów, żeby ten model wygenerować, kosztowały pomiędzy 4 a 5 milionów dolarów. Więc Państwo widzicie, że w tle jest olbrzymia inwestycja, aby tak złożoną sieć neuronową zbudować. Ten model prowadzący konwersację w języku naturalnym jest budowany z wykorzystaniem różnego rodzaju zbiorów uczących. I tu są takie przykłady. To jest ten Common Crawl, WebText2, książki Wikipedia. Generalnie ten zespół w OpenAI stara się dotrzeć do publicznie dostępnych danych tekstowych, więc to są różnego rodzaju właśnie biblioteki, różnego rodzaju dokumentów, ale także danych dostępnych tekstowych w internecie, no i gdzieś tam w tle też się pojawia właśnie Wikipedia. Czyli można powiedzieć, że wiedza tego systemu jest jakby pochodną tych danych źródłowych, czyli też jakość tej wiedzy, jaką posiada ten system, warto o tym pamiętać, jest pochodną tego, jaka jakość tekstów była na wejściu procesu uczenia. Jak jest budowany taki system? Postaram się to na takim bardzo banalnym, prostym przykładzie pokazać, no, podstawowy proces uczenia takiego systemu. Czyli mamy ten model sieci neuronowej, ten GPT-3, i jego zadanie jest takie, że tak, no na wejściu dajemy jakieś zdanie i on musi na to zdanie zareagować. Czyli możemy to zdefiniować jako takie zadanie prognozowania, jaki będzie następny wyraz albo następny ciąg wyrazów. Uprośćmy to do przewidywania tego, jaki ma być następny wyraz w zdaniu. Czyli jest tu taki przykład: a robot must, no i trzeba teraz jakby znaleźć ten prognozowany wyraz, ten wykrzyknik. No to tak, jakie mamy przykłady uczące? Tutaj mamy takie zdania z drugiego prawa robotyki dla robotów, The Second Law of Robotics, czyli a robot must obey the orders given by the human beings, tak? Czyli musi się słuchać, robot musi się słuchać człowieka. Czyli proszę zwrócić uwagę, mamy takie zdanie, czyli taki tekst wzięty gdzieś tam, nie wiem, z Wikipedii albo z książki, i tu jest pokazany ten przykład z tego YouTube'a, Jaya Alamara, że mamy tak, no, ten pierwszy przykład uczący jest taki: Second Law of Robotics, dwukropek, i jaki jest ten prawidłowa odpowiedź, ten label? No jest to E, tak, w tym zdaniu. Potem mamy drugi przykład uczący: Second Law of Robotics, dwukropek, E. I jaki jest następny wyraz? Robot. Jaki będzie trzeci przykład uczący? Second law of robotics, dwukropek, a robot. I co system powinien przewidzieć? No, powinien przewidzieć wyraz must. Czyli proszę zwrócić uwagę, w ten sposób buduje się tak zwany ciąg uczący, czyli mamy jakieś zdanie i jakie następne słowo powinno być w tym zdaniu. I proszę zwrócić uwagę, w tym podejściu system sam sobie może budować przykłady uczące, bo po prostu bierze następne słowa w tych rozbudowywanych zdaniach jako to tak zwane label, czyli to, co ma wyjść, prawda, w wyniku uczenia. Czyli tak jest budowany ciąg uczący.
I tutaj na następnym slajdzie pokażę, no jak przebiega proces uczenia. Czyli powiedzmy, dajemy na wejściu to a robot must i należy znaleźć, jaki będzie odpowiedź na to, tak? Czyli ta predykcja następnego słowa. I powiedzmy, że ten system odpowiada, ten output predicted jest troll. No to nie jest właściwa odpowiedź, ale my możemy sobie zbudować ciąg uczący z tego tekstu i wiedzieć, jaka jest właściwa odpowiedź, czyli właściwa odpowiedź powinna być obey. Czyli proszę zwrócić uwagę, że w ten sposób można ten system uczyć, że on będzie generował jakieś odpowiedzi, nawet czysto losowe na początku, ale z tego naszego ciągu uczącego będzie dostawał, jaka odpowiedź jest właściwa. Więc może sobie policzyć ten błąd w kontekście tego, jak działa versus to, co powinno wyjść. I na podstawie korekt tych błędów, taki system w procesie, no, wielu, wielu godzin czasu procesora może dojść do takiej bardzo dużej doskonałości, że faktycznie można z nim nawiązać jakąś konwersację, że te predykcje tych następnych słów będą poprawne, będą adekwatne. Tu może tylko taka mała dygresja. W tej wersji ChatGPT mamy de facto do czynienia z wersją 3.5 rozwoju tego modelu. I tu jest taki tweet jednego ze współzałożycieli firmy OpenAI. To jest Polak, urodzony w Kluczborku, Wojciech Zaremba, który właśnie krótko tutaj komentuje w jakim modelu jest ten GPT aktualnie. Ale nie chciałbym, żebyście się Państwo zwiedli o tym, wydawałoby się, jakimś takim wstępnym rozumieniem, jak to działa. To jest generalnie, budowanie tych modeli jest bardzo trudne. To każde słowo de facto w tej nazwie GPT ma znaczenie. To generative, to jest no, modele generatywne, czyli de facto no, bardzo wyrafinowany proces szukania rozkładów, prawdopodobieństwa dla zmiennych, które są w modelu. Potem to pre-train polega na tym, że faktycznie budujemy taki model z różnego rodzaju tekstów, ale potem tak zwanymi metodami few-shot learning, czyli takimi jakby douczeniem, możemy spowodować, że ten system faktycznie będzie działał dobrze dla danego obszaru, dla danej dziedziny, jakby w takim bardzo krótkich krokach uczenia. I w końcu to słowo transformers to też jest niezwykle istotne, takie no, zasadnicze odkrycie w rozwoju tych systemów przetwarzania języka naturalnego, gdzie aby dobrze rozumieć, żeby dobrze robić te predykcje następnego słowa, należy rozumieć kontekst całego zdania. Czyli słowo pragnę będzie zupełnie inaczej interpretowane, kiedy to będzie pragnienie fizjologiczne, no, wody, versus pragnienie jakichś doznań emocjonalnych czy estetycznych, prawda? A to wynika z pewnego kontekstu, w jakim zachodzi czyli semantyki tego zdania. I powiem Państwu tak, żeby te rzeczy rozumieć, to tego się nie da zrobić w półgodzinnym YouTubie, a nawet kilkugodzinnym YouTubie. To już wymaga bardzo poważnej nauki w zakresie zaawansowanych metod sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego i głębokich sieci neuronowych. Tutaj na marginesie w tle jeszcze mamy takie bardzo wysublimowany system uczenia poprzez wzmocnienie, ten reinforcement learning z takim pętlą sprzężenia zwrotnego od strony człowieka, który pomaga budowania taki czat. No chciałem tylko powiedzieć, że być może po tej mojej krótkiej prezentacji Państwo macie jakieś intuicje, jak to działa, ale nic więcej. To jest naprawdę bardzo złożone zagadnienie, wymagającego solidnego, akademickiego, wyższego wykształcenia, więc być może kogoś tutaj zainspiruje do tej nauki. I też powiem jakby wprost, w tym zakresie to jest poza moim
rozumieniem, czy poza moją wiedzą, tak? Bym powiedział, w tym obszarze sztucznej inteligencji moja wiedza jest bardzo ograniczona, więc nie chcę się tu nawet więcej mądrzyć na ten temat, bo po prostu tego nie znam. Warto sobie postawić pytanie, czy mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. W 1950 roku Alan Turing stworzył taki test, starając się odpowiedzieć na pytanie, jak zweryfikować, czy maszyny mogą myśleć, tak zwany test Turinga. I według tego testu weryfikacja przebiega w ten sposób, że prowadzimy konwersację z dwoma bytami, nie wiemy z kim, tak, bo to jest, robimy to poprzez jakiś czat, właśnie jakiś komunikator. I z jednej strony jest maszyna, z drugiej strony jest człowiek. I nasze zadanie jest wykryć, po której stronie mamy czynienia z maszyną, a po której z człowiekiem. Generalnie te zagadnienia związane z definicją sztucznej inteligencji na moim filmiku, tutaj daję link, i też nie chcę tu jakby deprecjonować tego testu Turinga, bo on jest generalnie trudny do realizacji. Jest mocna krytyka w nauce tego testu, czy faktycznie w ten sposób możemy weryfikować. Ale jeśli byśmy ten test wzięli pod uwagę, no to powiem tak, na dzień dzisiejszy zdolności, jakie reprezentuje ChatGPT, są takie, że podejrzewam wielu z nas, w tym ja, najprawdopodobniej prowadząc taką konwersację i nie wiedząc, że po drugiej stronie jest system komputerowy, mielibyśmy przekonanie, że rozmawiamy z człowiekiem, że rozmawiamy z inteligentną osobą po drugiej stronie. Czy to faktycznie daje nam odpowiedź na temat tego, czy jest jakieś myślenie po drugiej stronie? No nie. Zresztą Państwo zwróciliście uwagę, że tutaj z punktu widzenia czata GPT, no to jest taka sytuacja, że jest jakiś ciąg znaków na wejściu, przetwarzanie ciąg znaków na wyjściu. Czyli w myśl tak zwanego takiej metafory chińskiego pokoju Johna Searla, no to oczywiście ta maszyna kompletnie nie ma pojęcia, co robi, nie ma świadomości, co robi, przetwarza tylko znaki wejściowe na znaki wyjściowe. Natomiast no, nie ukrywam, tu się robi już dość wyrafinowana dyskusja filozoficzna na ten temat i też warto o tym pamiętać, że tego typu czaty imitujące ludzką inteligencję no, pojawiły się już w latach 60. Pierwszy tego typu czat Josepha Weizenbauma, Eliza, to jest połowa lat 60. I już w tym czasie były osoby, które uważały, że to jest, że rozmawiają z osobą. Ulegały jakby takiej iluzji rozmowy z człowiekiem. Ja rozmawiałem z Elizą jakieś naście lat temu. Powiem szczerze, to, co reprezentuje czat GPT na dzień dzisiejszy, jest oszałamiające. Bezwzględnie. Sugeruję, żeby spokojnie na podstawie tej mojej prezentacji dzisiejszej zrobić sobie taką próbę i samodzielnie się przekonać, jakie są możliwości tego systemu. Postęp jest niesamowity w tej dziedzinie. Ja nie nakręciłbym tego filmu i nie zawracał Państwu głowy, gdybym nie uważał, że stało się coś istotnego. Tak, dzieje się coś istotnego. To jest przełomowa technologia. Konsekwencje w naszym życiu codziennym, na rynku pracy, mogą być naprawdę znaczące. To może już nie jest tematyka tego mojego krótkiego filmu, ale warto o tym pomyśleć i proszę też na koniec dnia zawsze zachować taki zdrowy rozsądek. Ludzie, którzy się znają na sztucznej inteligencji, zawsze pamiętają, mają w tyle głowy takie hasło, o którym mówię zresztą bardzo często moim studentom, garbage in, garbage out, czyli jak masz śmietnik na wejściu w danych uczących się, to też będziesz miał śmietnik na wyjściu. Więc warto o tym pamiętać, że ten
ChatGPT no jest de facto tak mądry jak teksty, na podstawie których był uczony. To tyle ode mnie. Dobrej zabawy, dużej frajdy z tym systemem. Warto spróbować i na spokojnie wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Pięknie dziękuję. Do widzenia.